serdecznie witajcie na kanale, a dzisiaj mam dla Was co nieco prosto z Biedronki. Ja ostatnio, słuchajcie, w Biedronce właśnie byłam i znalazłam mnóstwo nowości. Stwierdziłam, że muszę Wam to pokazać, bo jest to totalnie super. Tym razem mam dla Was właśnie takie slajmy, ale z serii Glitzy, czyli po prostu brokatowe, a konkretnie najbardziej brokatowe slajmy, jakie tylko można dostać. Zobaczcie, ja tu akurat mam trzy kolory, także dawajcie od razu znać w komentarzach, który kolor najbardziej Wam się podoba i testujemy! To uwaga! Otwieramy, zaczynamy od pierwszego slajmika, tak jak mówię Wam, jest to tej serii slajmi, one już kiedyś były w Biedronce. Tu w ogóle mamy napis, że tutaj wystarczy odciąć tą końcówkę, więc te, słuchajcie, zestawy otwiera się od dołu. Także przecinamy. Super. I zaglądamy do środka. Ja na pierwszy ogień wzięłam sobie złoty slime. Powiem Wam, że on mi się bardzo podoba. Zobaczymy, jaki będzie w dotyku. Ale jest tu... Jakie cudo! Spójrzcie na to! Nie no, jest, słuchajcie, mega! Wyjmę całego slajmika. Wow! Ale brokatowy, rzeczywiście! Ja chyba nie widziałam bardziej brokatowego slajmu. Wow! Słuchajcie, ja się czuję trochę, jakbym trzymała złoto w ręce. Serio, zobaczcie, ile tu jest brokatu. Wszystko się mieni, błyszczy. Cudeńko, jak się ten slajmik w ogóle rozciąga, jest fantastyczny. Prawdziwie, słuchajcie, taki królewski slajm, no zobaczcie, ile tu jest w ogóle brokatu. Ja Wam pokażę jeszcze z bliska, spójrzcie, co my tu mamy. Są serducha, widzę, gwiazdeczki, tu jakieś takie ala latawce, takie deltoidy jakby. Fajnie to wygląda, trochę brokat, a nie, zobaczcie, nie przyczepia się jakoś mocno do ręki, więc super, jest bardzo elastyczny, już to nawet mówiłam, zobaczmy, czy się zrywa. Zrywa się, bez problemu możemy sobie rozdzielić slajmiki na pół, ja jeszcze spróbuję na mniejsze, też zobaczcie, jakie to proste, super jest ten slajm, naprawdę ma mega taką konsystencję, no spójrzcie, jest ekstra. Teraz połączę to wszystko razem i zrobimy, słuchajcie, takie rozciąganie slajmika na maksa. No zobaczcie, ja sobie teraz ulepiłam z tego slajmika taką kuleczkę, zobaczcie. Totalnie wygląda jak prawdziwa piłeczka. Zobaczmy, czy ona się będzie tak odbijać, jak niektóre slajmy mogą, czyli tak jak kauczuk trochę. Patrzcie, trochę się odbija. No może jakiegoś szału nie robi, ale jednak się odbija. Wow, no super, no dobra. To teraz, uwaga, rozciągniemy sobie tak na maksa, tak jak Wam obiecałam, więc uwaga, rozciągamy naszego slajmika. Woohoo! Rany, rąk mi nie wystarczy. Patrzcie, tak się superowo rozciąga. Zobaczcie na to. Woohoo! Ale super! Jejka! No naprawdę, podoba mi się ten slajmik. Zobaczcie, o, nawet tak się rozciąga szadersko. Super sprawa. To co, porównajmy sobie teraz jakiś inny slajm, bo ja tutaj mam jeszcze dwa kolorki. Także skoro pokazałam Wam złoty, to może teraz pora na srebrnego slajma. To zobaczcie, tak wygląda srebrny slajmik. Uwaga, otwieramy tu znowu po tej naszej kreseczce. Powiem Wam, że rzadko tak się zdarza właśnie, że jakąś zabawkę, jakiegoś slajma otwiera się tak od dołu. No ale zobaczymy. Okej. Wyjmijmy go sobie i zobaczmy, ojejku, sporo tu tego jest, słuchajcie, napakowane. Ła, trochę wygląda jak taki, wiecie co, nie wiem, ale tak mi przypomina, trochę z zimą mi się kojarzy, tak mroźnie wygląda. I widzę, że ma chyba ten, a nie, ma inne, zobaczcie, inny brokat, tu ma jeszcze jakieś kółeczka, oprócz gwiazdeczek, serduszek ma kółeczka, czyli trochę ten brokat nam się różni, trochę się różni, no naprawdę, te małe takie deltoidy też są, widzę, i takie mini brokaciki, takie malutkie kropeczki. To spójrzcie, tak prezentuje się nasz slajmik i zobaczcie, rozciągnę go tak jeszcze raz.
Zobaczcie, ile tu jest brokatu. To nie jest żadna ściema. Brokatu jest mnóstwo. Zobaczcie, jak jest tutaj gęsto od niego. Po prostu cały slajmik jest wypełniony brokatem, a nie tak, jak się czasem zdarza, że wiecie, tylko trochę ten brokat widać. Tu jest ewidentnie mnóstwo brokatu. Po prostu cały slajmik jest super brokatowy i można śmiało stwierdzić, że jest dokładnie tak, jak piszą na opakowaniu, czyli są to najbardziej brokatowe slajmy. Serio. Zobaczmy teraz, czy się będą fajnie rozrywać. Oho, tutaj też bez problemu, zobaczcie, rozrywamy. Już z jednego slajmika zrobiły mi się dwa. To mogę podzielić na jeszcze mniejsze części. Spójrzcie, takie mini kuleczki z tego można zrobić. O. I to samo mamy tutaj, także świetna sprawa. I zobaczcie, ile tego jest w środku. Wow! Porównajmy sobie nasze dwa slajmiki. Tu mam ten złoty, a tu jest, zobaczcie, srebrny slajmik. Spójrzcie. Nie wiem, który bardziej Wam się spodoba, ale ułożę Wam je tak, żebyście mogli sobie porównać, który bardziej Wam przypadnie do gustu. Nie, no ja powiem szczerze, że mi się podoba bardziej złoty. Jakoś ma bardziej wyraźny ten brokat, tak się po prostu idealnie mieni. Na srebrnym, owszem, też widać ten brokat, ale tu jest już dużo takiej przestrzeni, wiecie co? No takiej mniej widocznej, a jednak na tym złotym to każdy praktycznie poszczególny element jest widoczny. Został mi do pokazania Wam ostatni slajmik, taki różowiutki, taki słodki, trochę cukierkowy, więc otwieramy go sobie i sprawdzamy, jak się będzie prezentował w porównaniu ze złotym i ze srebrnym slajmikiem. Otwieramy pudełeczko, naszą saszetkę właściwie i wyciągamy slajmika! Wow, taki trochę syreni jest ten slajmik, wiecie? Naprawdę, kojarzy mi się z syreną, totalnie. Spójrzcie! Ta-dam! Ale super wygląda ten różowy! Powiem Wam, że jestem też nim zachwycona. Naprawdę, złoty i różowy chyba się najlepiej prezentują. Najbardziej tak jakoś jest tutaj widoczny ten brokacik i się super mieni. No patrzcie tylko, jak się błyszczy i ile ma brokatu w środku. To jest właśnie najlepsze, że tego brokatu nie jest tutaj, tak wiecie, malutko, tylko jest pełno brokatu, po prostu pełno. Zrobiłam z niego taką kuleczkę. Bardzo łatwo można coś formować z tych slajmików. I zobaczcie, położę go tak i on sam się zaczyna, tak wiecie, lekko rozpływać. Ja mu trochę pomogę, żeby było szybciej. O! I zobaczcie, porównamy sobie właśnie tak już należąco te nasze slajmiki, jak tutaj wygląda cała sytuacja właśnie z tym brokatem, gdzie się najbardziej on mieni. Jejku, ten różowy chyba się najbardziej świeci, teraz mam takie wrażenie. Ale ten złoty nadal, słuchajcie, też jest ekstra, także złoty i różowy najbardziej się świecą, naprawdę najbardziej. Srebrny niestety okazuje się chyba matowy taki trochę już teraz, naprawdę. Mam wrażenie, że się prawie wcale już nie błyszczy, a jednak różowy i złoty to cały czas ten połysk widać. Także to są moje dwa ulubione slajmy, ale chyba najbardziej podoba mi się złoty. To uwaga, rozciągnijmy sobie jeszcze trochę naszego różowego slajmika, jaki superowy, jejku! I takie slajmy to ja rozumiem, nie przyklejają się, nie brudzą, pięknie się rozciągają, nie zrywają się od razu, tylko zobaczcie, jak to można rozciągać. Nie no, to jest po prostu bajka i tak jeszcze chrupie. O rany, spójrzcie, o, jak harmonijka, o, teraz się ładnie zerwał, jak na złość, ale wiadomo, no zrywać też się zrywa ten slajmik, więc to jest normalne. Ja najbardziej je lubię rozciągać, są super! Kochani, pokazałam Wam dzisiaj wszystko!
wszystkie slajmy, które mam właśnie z Biedronki. Są to najbardziej brokatowe slajmy, jakie już tylko mogą być. Także jeśli Wam się podobają, to zostawiajcie koniecznie kciuki w górę. Tak jak mówiłam na początku, piszcie w komentarzach, który kolor Wam się najbardziej spodobał. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału, by nic Was nie omijało. I widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!